Hej, tutaj Joystick, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dawno już nie było żadnego filmiku i chciałbym o tym wam trochę opowiedzieć, dlatego to będzie filmik informacyjny i przedstawię tutaj wszystkie rzeczy, które mam, no które planuję teraz robić, dlaczego nie było tak dawno filmików, ale myślę, że oglądanie obrazka z napisem Joystick będzie dla was dosyć nużące, dlatego puszczę jakiś filmik w tle, jeszcze zobaczycie jaki. I zaraz do was wracam. No to miłego oglądania i słuchania wam życzę. No dobrze, już jesteśmy w teatrze MW3. Jak widzicie, kupiłem sobie i jestem bardzo zadowolony, że sobie kupiłem. I niestety serwer miał migrację hosta, tu mi się skończyło amo, dlatego się na Akimbo przełączyłem. Ale ogólnie serwer miał migrację hosta i niestety no, nie jest od początku. A jest to filmik, w którym mam najlepsze staty, jakie dotąd miałem, tam 37-19 bodajże. Jak już tutaj w tle leci filmik, to już myślę, że nie będzie tak nudno. Może teraz najpierw opowiem trochę o samym rozgrywce, samym gameplayu. Określę, jak tutaj mi się grało i później dopiero przejdziemy do takiej pogadanki o... Wiecie, dlaczego mnie tak długo nie było, co mam teraz zamiar wrzucać. Okej, więc gameplay. Gram tutaj na Doomie, mapce, tryb Drop Zone, broń UMP-45, Rapid Fire i Kick obowiązkowo, inaczej ciężko tą bronią jest grać. Ale z tego co właśnie zauważyłem, ta broń, bo wiadomo na każdą taką mniejszą mapę typu Doom, tam Underground jest najlepsza overpower broń PP91, ale zauważyłem, że ta broń z Rapid Fire i właśnie z kickiem bez odrzutu jest no taka może druga po, może trzecia. Tak więc myślę, że warto tutaj ją minąć, właśnie nawet jej wcześniej nie widziałem. Także myślę, że warto ją tutaj używać na tej mapce. A z tego względu, że już mam na niej 30,5 gdzieś tak poziom, no to chciałem już dobić i mieć po prostu ten złoty kamuflaż. I tak pewnie zaraz będę prestiżował, więc wszystko stracę, no ale tam, kit na razie. No tak, to wszystko już o rozgrywce samej opowiedziałem i chciałbym teraz przejść do dlaczego mnie tak dawno, dlaczego tak dawno filmików żadnych nie było na YouTube na moim kanale. No odpowiedź jest dosyć prosta, po prostu nie miałem weny przez jakiś czas i ani ochoty, ani weny. Po prostu nie chciało mi się strasznie wrzucać filmów, miałem taki zastój psychiczno, nie wiem. Nie wiem, bezmocowy. Nie chciało mi się po prostu wrzucać tych filmów. Ale teraz właśnie ostatnio taką ochotę nabrałem na to, że teraz już mam bardzo dużo planów i myślę, że powoli będę je sobie realizował. I tutaj przygotuję moją karteczkę. I tak, zacznijmy od tego, co bym chciał teraz jakoś tak na dniach zacząć wrzucać. Więc myślę, że jeszcze dzisiaj wrzucę ten info, filmik, a zaraz później, zaraz potem myślę, że wrzucę Tchawa 7 odcinek i no jeszcze nagram oprócz tego 8, 9, a w 10 chciałbym zaplanować dla was specjal, czyli taki odcinek gdzieś będzie trwał z godzinkę, nie mniej, żeby tych misji więcej było. Ale to jeszcze spokojnie, tam najpierw muszę może powrzucać te odcinki 7, 8, 9. Myślę też również, że dzisiaj uda mi się zrobić jakieś intro do Prawie jak Lego, wersja druga. Kurczę, nie wiem czy zrobić, czy może was się zapytać o zdanie, jakbyście mieli jakiś fajny pomysł. No to fajnie by było, gdybyście mi wysłali na PW jakąś wiadomość, jakby intro mogło wyglądać, bo jakoś tak... No, ciężko jest je wymyślić czasami, ale myślę, że liczę na was i myślę, że mi coś podpowiecie. I jeszcze kolejna sprawa to, że
Nie wiem, czy mówiłem kiedyś, ale zaopatrzyłem się w większy dysk twardy i mogę teraz wrzucać, znaczy nagrywać jakby na więcej na raz i sobie później to spokojnie montować. Dlatego chciałbym dokończyć serię MW2 i Battlefield 2, Bad Company 2 raczej. I myślę, że jeszcze dzisiaj też nagram sobie, nie obiecuję, że jeszcze dzisiaj wrzucę, ale nagram sobie te odcinki. A w kolejnych dniach chciałbym wrzucić spontana z multi z MW3 i później spontana z BF-a. Może z tego, co tam czytałem komentarze, to może BF się trochę nie przyjął. Spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. Jak się nie uda, to wezmę, to już przestanę wrzucać najwyżej te filmiki z BF-a. Chyba, że może jak chcecie, to z kimś bym to nagrał, no nie wiem. Piszcie propozycje, co by można było zrobić. Ale tu ginę jeny. I kolejna sprawa. Fingerboard. Mam zrobiony, znaczy nagrany filmik, jak zrobić fingerboard. To taka niespodzianka w sumie powinna być, ale tam... Niech tak będzie, że już powiem o tym. Mam nagrany, muszę go zmontować. Niestety trochę mi to zajmie. Już raz montowałem, ale miałem reinstalację systemu i mi się wszystko zrypało od nowa i muszę od nowa i w ogóle. Ale zaraz powinienem go zmontować, może jutro, może pojutrze i wrzucę go sobie na YouTube. Jeszcze co do tych takich serii co-op, no ciężko to nazwać co-opem, ale ogólnie co do tych serii takich multi może z DxDasem, to chciałbym nagrać prawie jak Lego, wersja druga. Kilka odcinków byśmy co najmniej nagrali jednego dnia. Bym to sobie wrzucał notorycznie. Niestety to będzie gdzieś tak dopiero na początku maja, gdyż musi sobie on kupić mikrofon, bo tamten się zepsuł i rzęzi i nie można nagrywać. Dlatego tak na początku maja myślę, że te odcinki się pojawią. Dalej co do serii co-op, to będzie na pewno Borderlands. Ja wiem, że Borderlands nie ma w ogóle wzięcia ani popularności, tam po 15 wyświetleń jest. Trudno, nam się bardzo podoba, jak sobie gramy co-opa. A to, że już nagrywam, to wrzucam na YouTube, a to już tam taki dodatek. No i tak jak już wspominałem, daje nam to wiele frajdy i radochy, dlatego sobie to nagrywamy. Kolejną sprawą, już mi się czas kończy, więc muszę się pospieszyć, jest MW3 co-op i nie wiem, czy to nagram z DxDasem, może to nagram z ponurym żniwiarza 97, może jeszcze z jakimś innym kolegą z YouTube'a, ale się okaże w każdym razie. I jeszcze ostatnia sprawa, co mi została, to Terraria. Jest to na kanale DxDasa, podam link w opisie. Dawno jej nie wrzucaliśmy. Teraz jakoś tak niedługo na dniach coś się pojawi, tak więc liczcie na dużą dawkę filmików. Jak widzicie, Wiktory, wygraliśmy bonus 3000. Mój last kill, prawda? Tak, mój last kill. Może za Kimbo i tam pisali, że noob, a Kimbo. Tutaj ja Kimbo noob, a tutaj jeden gość odpisał, że tylko czasami strzelam za Kimbo, więc fajnie. No. 37.19. Okej, ja się z wami żegnam. Mówił tutaj Joystick. Pozdrawiam was i miłego oglądania kolejnych filmików.